Witamy pana posła Krzysztofa Bosaka, numer 1 na podlaskiej liście Konfederacji. Uwaga, pytanie będą długie jak w debacie w TVP, ale za to ma pan nieograniczony czas na odpowiedź, a po drugiej stronie rozmówcę, który nie służy żadnej z partii. To co, jedziemy z koksem? Dzień dobry, jedziemy. Zaczynajmy. Panie pośle, jak dotąd nie popisał się pan zbytnim bogactwem wiedzy na temat swojego okręgu wyborczego. Owszem, przy ponownym wejściu Konfederacji do Sejmu trudno wyobrazić sobie sytuację, by nie uzyskał pan mandatu poselskiego, tak? Ale trudno uznać to za wymówkę. Książek o historii Białegostoku i Podlasia jest dużo i niekoniecznie są to długie lektury. Można było się nieco z nimi zapoznać. Okej. Ja rozumiem, że nawiązuje pan do wywiadu w WP.pl, gdzie byłem przepytany o nazwę historycznej dzielnicy żydowskiej Białegostoku i o maskotkę Jagiellonii. Rzeczywiście, no, dwa pytania, które moim zdaniem nie mają wielkiego znaczenia dla polityki. No, aczkolwiek rzeczywiście mający charakter regionalny. Będę pracował, żeby w takich detalach się zrehabilitować, natomiast główną moją specjalnością jest legislacja. My jako politycy mamy się znać przede wszystkim na ustawach, na danych ekonomicznych, na danych o polityce społecznej, międzynarodowej, wewnętrznej, bezpieczeństwie. Tu sądzę, że mam wiedzę umożliwiającą mi dobre służenie wyborcom, a przede wszystkim nawet w jakiejś sprawie tej wiedzy nie mam, to wiem jak ją zdobyć. I to jest podstawowa kompetencja polityka. Natomiast są wymagania od polityka, żeby był jakimś rodzajem historyka regionalnego. To moim zdaniem, oczywiście są tacy ludzie, którzy łączą kompetencje historyka czy znawcy różnych regionaliów z umiejętnością prowadzenia polityki na poziomie parlamentarnym ogólnopolskim, ale to są szczególne przypadki. Myślę, że od polityków powinniśmy wymagać przede wszystkim, żeby wiedzieli nad czym głosują i żeby czytali ustawy. I zapewniam pana redaktora, że politycy w Polsce, którzy czytają ustawy, nad którymi głosują, to jest zdecydowana mniejszość. Zachęcam do przepytania wszystkich posłów z Podlasia, którzy byli w tej kadencji, ze znajomości ustaw, które przegłosowali w tej kadencji Sejmu. I zobaczy pan różnicę jakościową między Konfederacją a resztą. Ale nie odpytywanie nie rad, to zapewniam. Pytam, że jestem przekonany, że mój rodzinny Brańsk zna przynajmniej samej tylko nazwy zdecydowana większość podlaskich kandydatów PiSu czy Platformy i innych partii, o ile nie wszyscy. A czy pan poseł słyszał o jednym z najstarszych miast na Podlasiu? Zakładam, że nie, dlatego powracając do tematu książek, wręczam panu monografię Brańska i liczę, że za jakiś czas o nim porozmawiamy. Proszę tutaj pokazać do kamery. Dziękuję bardzo. Nie będę się kreował na znawcę Brańska, aczkolwiek o mieście słyszałem. Miasto historycznej, bogatej tradycji. Dobrze. Czy coś jeszcze więcej na ten temat? Na temat Brańska? Nie będę wchodził w detale, bo jak mówię, nie jestem historykiem regionalnym. Może pan pokazać do kamery? Tak jest, oczywiście. Dziękuję za książkę. Wczoraj w Białymstoku mówił pan o apetycie na dwa mandaty poselskie Konfederacji na Podlasiu. Dlaczego ten plan może się udać? Podkreślam, może się udać. Kto poza panem ma największe szanse na zostanie posłem z tego okręgu? Jak pan myśli? Panie redaktorze, każda formacja chce poprawić swój stan w wyborach. My w tej kadencji mieliśmy jednego posła z okręgu. Nasze poparcie sądzę, że powiększyło się. Oczywiście dzień wyborczy to pokaże, natomiast sądzę, że mamy szansę na dwa mandaty z okręgu wyborczego. Okręg Podlaski jest okręgiem licznym, jeżeli chodzi o liczbę wybieranych mandatów. Wiadomo, że system Donta działa w ten sposób, że w licznym okręgu łatwiej jest wybrać dwóch posłów. No poza tym wydaje mi się, że Konfederacja ma tutaj sporo sympatyków i wyborców. O drugi mandat, czy o te dwa mandaty rywalizuje wielu kandydatów. Dziś mieliśmy tutaj pod stadionem konferencję, skąd ruszał tir wolności Konfederacji, jadący przez ostatni tydzień kampanii wyborczej przez Polskę. Na tej konferencji mieliśmy choćby Adriana Stankiewicza, czyli dwójkę na naszej liście, Dariusza Wasilewskiego, miejsce ostatnie na naszej liście, Adrian Stankiewicz, środowisko Nowej Nadziei, kandydat 20-kilkuletni, z drugiej strony Dariusz Wasilewski, kandydat już ponad 50-letni, doświadczony samorządowiec, ekspert od spraw ochrony zdrowia, ale także społecznik, husarz. Więc mamy różnych kandydatów, mamy przedsiębiorcę związanego z koroną, Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bartosika, mamy szefa pana Areczka, czyli pana Stanisława Drehajło, też samorządowca, rolnika, mamy dziesiątkę pana Rafała Grysia, przedsiębiorcę, a także jednego z lidera protestów antylockdownowych. Mamy Karola Czostkuwa, lidera Ruchu Narodowego na
Podlasiu, na Siódemce. Mamy wielu dobrych kandydatów, ciekawych. Każdy z nich rywalizuje o głosy. Ponadto wystawiliśmy we wszystkich trzech okręgach wyborczych dobrych kandydatów do Senatu. Zbigniewa Kasperczuka, Bartosza Malewskiego, Adama Kiełczewskiego. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu się im przyglądać, a oni rywalizują o mandaty i ja powiem szczerze, że sam jestem bardzo ciekaw wyniku wyborów, to znaczy jaka będzie proporcja głosów pomiędzy konkretnymi kandydatami, bo każdy przyjął trochę inną strategię prowadzenia kampanii wyborczej, także zobaczymy. Do tej pory województwo podlaskie w Sejmie reprezentował poseł Robert Winnicki. Dzisiaj jest już poza polityką, chyba tak, tak? Jest posłem jeszcze, ta kadencja się kończy, natomiast nie ubiega się o reelekcję ze względów zdrowotnych, zrezygnował z funkcji kierowniczych i ze starania się o ponowny wybór do Sejmu. No i sprawdziłem aktywność parlamentarzysty urodzonego w Zgorzelcu. Bardzo dobre statystyki, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę interpelacji poselskich, ale niewiele z nich było pisanych bezpośrednio z myślą o mieszkańcach Podlasia. Czy może pan zadeklarować, że będzie często odwiedzał swój okręg, rozmawiał z tutejszymi wyborcami i interweniował w konkretnych sprawach ich dotyczących? Interpelacje poselskie my możemy jako posłowie zgłaszać w każdym przypadku, kiedy ktoś przygotuje problem, zgłosi pomysł na interpelację. Także to bez najmniejszego trudu mogę obiecać, że w każdej regionalnej sprawie interpelację mogę zgłaszać. Musi być tylko ona na etapie pomysłu przemyślana, żeby też, bo na interpelacje odpowiadają urzędnicy ministerstw i my nie możemy ich zasypywać pytaniami, które są nieprzemyślane albo rzeczy, które są już wiadome. Więc zwykle pracuję ja przynajmniej ze swoimi współpracownikami w ten sposób, że najpierw poznajemy jakiś problem w rozmowie z kimś, kto ma temat i później pomagamy sformułować odpowiednie pytania do urzędników. Nie każda sprawa jest na interpelację poselską. Niektóre sprawy są na przykład sprawami samorządowymi. Wówczas nie składa się interpelacji, tylko wystarczy interwencja poselska do władz administracji samorządowej. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o aktywność w regionie, no to oczywiście, jeżeli zostanę wybrany posłem z okręgu, podchodzę do tego z pokorą i warunkowo, dlatego że wybory dopiero przed nami, no to jest oczywistą rzeczą moja aktywność w województwie podlaskim i na rzecz wszystkich spraw, które dotyczą wyborców z województwa podlaskiego. Poseł reprezentuje jakby cały naród w ramach parlamentu, natomiast wiadomo, że każdy jest wybrany z jakiegoś okręgu i ma wobec tego okręgu szczególne obowiązki. Myślę, że też w tej kampanii wyborczej starałem się pokazać zaangażowanie i obecność w różnych miastach województwa podlaskiego. Coraz częściej słyszymy o możliwym dealu powyborczym PiS-u i Konfederacji. Co pan powie na posła Krzysztofa Bosaka w roli marszałka Sejmu w zamian za pomoc pańskiego ugrupowania przy przepychaniu ważniejszych ustaw rządu? Oczywiście zakładam, że PiS pomoże wam także przeforsować część z waszych inicjatyw. I jeszcze jedna uwaga. Marszałek Sejmu może codziennie wypowiadać się w TVP Info. Ogólnie w TVP, tak? Ma taki przywilej. No i wtedy wreszcie byście wystąpili w TVP Info. Gdzie nie jesteście zapraszani od? Od ponad roku, sądzę. Konfederacja nie jest na sprzedaż. My to podkreślamy od samego początku. Mówienie o jakichś układach pomiędzy PiS-em a Konfederacją to sposób na walkę z Konfederacją ze strony naszych przeciwników. Przeciwnicy nasi, wiedząc, że mamy możliwość pozyskiwać ich wyborców z trzeciej drogi, z Koalicji Obywatelskiej, chcąc zniechęcić swoich wyborców, którzy boją się PiS-u, mówią, że Konfederacja będzie współrządzić z PiS-em. My deklarujemy jasno, nie jesteśmy zainteresowani współrządzeniem z PiS-em. Uważamy, że PiS powinien od władzy ustąpić. Nie chcemy też powrotu do władzy Tuska i Platformy Obywatelskiej. To oznacza, że prawdopodobnie będziemy w opozycji. Ja osobiście uważam, że funkcja posła jest bardzo zaszczytna i naprawdę nie jest moim planem staranie się o jakieś wysokie kolejne funkcje. Jeżeli byłaby jakaś możliwość, żeby pełnić jakąś istotną funkcję w parlamencie, to jestem do dyspozycji. Natomiast na pewno żaden handel stołkami, żadne zakulisowe deale to z naszej strony nie wchodzi w grę. Będziemy działać transparentnie i wyłącznie na rzecz naszych wyborców. Kukiz też tak mówił, przypominał. Ja widziałem, jak był konstruowany ruch Kukiz 15 już na etapie przygotowania list. Widziałem, że to jest niezbyt wiele warte i przypomnę, że wtedy się wycofałem, mając pierwsze miejsce do Sejmu. Bezpartyjni samorządowcy proponują PIT 0%. Politycy trzeciej drogi wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Z kolei rząd ochłodził nieco swoje relacje z Ukrainą. Nieważne, czy ukradli wam ten program, czy nie ukradli,
ale część wyborców może uznać, że nie warto głosować na Konfederację, skoro została w pewien sposób pozbawiona swoich oryginalnych propozycji. Czym więc chcecie się wyróżnić wskutek takiego obrotu spraw? Po pierwsze, my nie zostaliśmy żadnych propozycji pozbawieni. To, że inne partie podchwytują niektóre nasze wątki programowe, jak obniżka podatku PIT, jak podwyższenie kwoty wolnej, jak twarde reprezentowanie polskich interesów wobec Ukrainy, to dobrze, czy obrona granicy, to dobrze. My się z tego cieszymy. Na tym polega polityka, żeby rozszerzać zakres swoich poglądów na szerszą grupę elity czy społeczeństwa, po to, żeby one były realizowane. Druga sprawa, no to co jest naszym atutem, to konsekwencja przez ostatnie 4 lata. My nie tylko o tych sprawach mówiliśmy, my jako jedyni w tych sprawach w sposób właściwy głosowaliśmy. Pozostałe partie czasem powtarzają to, co my mówimy, ale głosowały inaczej, więc trzeba wybierać ludzi wiarygodnych, którzy nie tylko gadają, ale robią. W czasie debaty w TVP powiedział pan o używaniu rozwiązań siłowych wobec nielegalnych imigrantów. To wbrew pozorom enigmatyczne sformułowanie, ponieważ tak zwana metoda pushback poniekąd też jest użyciem siły, ale niekoniecznie poprzez tak drastyczne środki jak na przykład pobicie czy polewanie armatkami lub strzelanie gumowymi kulami. Uwaga, daję panu więcej czasu na odpowiedź niż Michał Rachoń. Może pan mówić minutę i 15 sekund. Żartuję, czas nie ograniczony. Dziękuję panu. Proszę pana, Straż Graniczna, wojsko, służby mają cały arsenał różnych środków przymusu bezpośredniego i broni, które mogą używać. I oczywiście zawsze użycie siły, użycie środku przymusu bezpośredniego, jak armatki, wodne, gaz, pałki czy inne narzędzia, czy wreszcie broń, czy to wyposażona w gumowe kule, czy w ostrą amunicję. Użycie wszystkich tych środków musi być dostosowane do sytuacji. Celem działania jakichkolwiek służb czy sił zbrojnych nie jest zrobienie komuś krzywdy. Celem jest osiągnięcie konkretnego efektu. W przypadku ochrony granic tym efektem jest brak przekroczenia granicy. Strategia przemytników, strategia także tych, którzy popierają masowe ruchy migracyjne, jest to, żeby granice były przekraczane, żeby ci, którzy je przekroczą, wchodzili w procedurę azylową i żeby w ten sposób paraliżować działanie państw w zakresie deportacji tych ludzi. Strategia służb czy sił zbrojnych musi polegać na czymś przeciwnym, to znaczy skuteczne uniemożliwienie przekroczenia granicy. Gdy granica zostaje przekroczona, rozpoczyna się cała zabawa dyplomatyczno-prawna. My tej zabawy dyplomatyczno-prawnej wymuszonej na państwie polskim sposób nie chcemy, dlatego że ona jest bardzo kosztowna i można nas skarżyć później przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i jeszcze zarządzać odszkodowania dla tych, którzy wcześniej płacili przemytnikom, nielegalnie tu przyjechali. Dlatego trzeba używać siły do zamknięcia korytarzy nielegalnej imigracji, czy przez Morze Śródziemne, czy przez naszą wschodnią granicę. A zakres tej siły musi być dostosowany do stopnia determinacji tych nachodźców. To nie są uchodźcy, nielegalni imigranci, ci niektórzy mówią nachodźcy, bo nas nachodzą. Jeżeli ktoś przychodzi do domu, czy niektóremu wystarczy powiedzieć dziękuję, nie jestem zainteresowany, a innego trzeba wypchnąć za drzwi, a jeszcze w innym wypadku być może trzeba wyciągnąć broń i powiedzieć stój, bo strzelam, a jeżeli nie reaguje, być może dać strzały ostrzegawcze. Jeżeli dalej nie reaguje, ma złe zamiary, być może trzeba strzelić. My nie możemy pozwolić, żeby ktoś robił krzywdę funkcjonariuszom Straży Granicznej czy żołnierzom Wojska Polskiego i że będziemy się temu biernie przyglądać. To jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna. Australia ma taką politykę, że jest Straż Przybrzeżna, ma prawo stosować siłę, żeby zawracać łodzie. I proszę wierzyć, że od momentu, kiedy zaczęli to robić, to liczba tych łodzi, które próbują przypłynąć do Australii, spadła, wydaje się, ponad 100 razy. I na koniec trochę luźniej. Jak to jest być najmłodszym 42-latkiem w Polsce? Dlaczego polityk z ponad 20-letnim stażem nie może odkleić od siebie łatki wiecznego młodziana? Proszę podać sposób na ten eliksir młodości, na przykład mało pić albo dużo pić, a może po prostu w połowie czerwca rodzą się wyjątkowi ludzie tacy jak pan i ja. Ja myślę, że ze względu na to, że byłem najmłodszym posłem kilkanaście lat temu, przylgnęła do mnie łatka młodego polityka. Do tego w parze dochodzi relatywnie młody wygląd, mam skończony już 40 lat. Ciągle część mediów kwalifikuje mnie jako młodego polityka, ja uważam się za polityka w wieku średnim. Ludzie mają różne cechy, niektórzy wyglądają młodziej, niektórzy wyglądają starzej. Myślę, że to jest bez znaczenia, w polityce przede wszystkim powinno się dla nas, znaczy to ma znaczenie, jeśli chodzi o wizerunek, natomiast merytorycznie liczy się przede wszystkim wiedza, kompetencja i postawa. I za to rozliczajmy polityków, nie za wygląd. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
jak będzie wchodził, dobra? Dobra. I do nas się odwróć, odwróć się do nas teraz. Nie takie proste.